uwielbiam tą oto zabawkę. Jak widzicie, jak zobaczycie, jak się przyjrzycie, jadę po prawej stronie, bo jadę blisko pasa. Brońcie, Panie Boże, nie jestem w Anglii, nie jestem ani w Irlandii, ani w Australii. Chociaż do tej Australii chętnie bym się wybrał. Jak wygląda rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie? No bardzo prosto. Nie jest to nic trudnego. W chwili obecnej, kiedy przepisy od paru lat się bardzo fajnie zmieniły, nie mamy tutaj czegoś takiego, że musimy robić przekładkę. Jeżeli ktoś nie lubi prowadzić samochodu z kierownicą po prawej stronie, chciałby mieć po lewej stronie, to niech sobie przełoży. Proszę bardzo. Jeżeli jednak Wam to zwisa i powiewa, bądź chcielibyście mieć fajnego na przykład Nissana GT-R, tak zwanej wersji oryginalnej, teraz trochę może zaświecić, bądź jakikolwiek inny samochód w wersji oryginalnej, czyli z kierownicą po prawej stronie, no to nic prostszego, tylko sobie takiego tak zwanego Angola sprawić. Angol ma to do siebie, że z jednej strony, no kurczę, kierownica jest po prawej stronie, biegi są po lewej stronie, ale naprawdę, sprzęgło jest dokładnie takie samo, gaz, hamulec po tej samej stronie, jedynka też jest po lewej stronie, więc tutaj naprawdę nie ma co się za bardzo zastanawiać nad tym. I teraz, jak wygląda rejestracja? Po pierwsze, samochód należy przygotować. W Anglii, przynajmniej ten samochód, który ja miałem, miał kilka takich drobnych rzeczy. Po pierwsze, po bokach była folia, co jest niedopuszczalne u nas w kraju. Tą folię trzeba było ściągnąć zamiast zgrzewarek, nagrzewnic. Mieliśmy po prostu zwykłą, prostą suszarkę do włosów. Lekko nagrzewając, folia zeszła, nie było nawet śladu po tym, że ta folia była. Po drugie, przednie lampy, to albo mamy odgłośniki dodatkowe, albo zamieniamy na wersję tak zwaną europejską, prawda? Myśmy zamienili na wersję europejską, tam kilka stówek za jedną lampkę, naprawdę nie ma, nie było szału. Rzecz, którą jeszcze trzeba było sobie doprowadzić do stanu używalności, to lusterka. W przypadku Hondy CR-V, którą ja teraz jadę, lusterka są identyczne, czyli prawe i lewe jest dokładnie takie samo. Jeżeli traficie na samochód, gdzie lusterka są asymetryczne, czyli lewe jest na przykład mniejsze niż prawe, w tym momencie musicie wymienić lusterka na wersję europejską, dlatego że no dobra, nie wiem po co, nie wiem na co, no ale okej. Dalej, rzecz, która jest potrzebna, no to przeciwmgielne z tyłu. Przeciwmgielne u nas musi być po lewej stronie, w tak zwanym Angliku, Japończyku jest po prawej stronie. Tutaj w Hondzie wystarczyło zrobić nowe gniazdo na żarówkę, dosłownie 15 minut roboty dremelem, i to było wszystko. Uwierzcie mi, że instalacja elektryczna była przygotowana pod podpięcie tego przeciwmgielnego. Dalej, jedziemy z papierami, jedziemy na przegląd, robimy przegląd samochodu taki jak do rejestracji samochodu z kierownicą po lewej stronie. Jak już przegląd mamy gotowy, jedziemy go zarejestrować, przy okazji jedziemy go ubezpieczyć. I tu zaczynają się schody. Niektóre ubezpieczalnie podnoszą nawet o 100 czy o 150% kwotę ubezpieczenia takiego samochodu, ale myślę, że w pewnym momencie się to zmieni i te ubezpieczenia będą takie jak dawniej, czyli jak ja ubezpieczałem ten samochód, to ubezpieczenie było śmiesznie niskie. W tej chwili za OC zapłaciłem, za OC plus NW zaplaciłem coś około 500, więc tragedii naprawdę nie ma. Jest to silniczek 2.0, stały napęd na 4 koła, 15% z tyłu, reszta z przodu. Także naprawdę tragedii nie ma, jest całkiem w porządku, jeździ się fajnie. Chcąc wyprzedzać na wąskiej drodze, najpierw się kierujemy na prawą stronę, po czym skaczemy na lewą i tyle.